Dzień dobry Państwu. Mam na imię Piotr. Jestem kierownikiem gastronomii hotelu Słoneczny Zdrój. Wynika z Bar & Wellness. Bardzo mi miło powitać Państwa w imieniu włodarzy hotelu i całej załogi. Będziemy mieć przyjemność w dniu dzisiejszym Państwu zaprezentować piekielny ogród. Imprezę, którą zorganizowaliśmy specjalnie zarówno dla gości hotelu, jak i dla naszych lokalnych gości z Błoska Zdrój. Mam nadzieję, że wszyscy komfortowo siedzą sobie już przy stołach. Wybrali kolor dzisiejszego wieczoru, czyli menu, które zostanie za momencik przedstawione przez naszych kolegów z gastronomii. Menu, które dostaną Państwo, jest to menu częściowego wyboru. Team Czerwony składa się częściowo z pracowników naszego hotelu. Pod przewodnictwem Patryka Kotarby, naszego szefa kuchni, którego większość Państwo pewnie znacie, mamy w załodze panią Natalię Baranowską. Jest to pracownik restauracji Ponidzie, naszego hotelu. Mamy pana Michała Musiała, szefa zmiany, również hotel Słoneczny Zdrój, Medical Spa and Wellness. Jest pan Michał Grzybek, zaprzyjaźniony kucharz. Obecnie zasila szeregi również naszej restauracji. I pan Staszek Romek, bloger z blogu Kuchenne Wariacje. To czerwoni! To czerwoni! Drużyna niebieska pod przewodnictwem pana Michała Bałazy. Szef kuchni, ambasador kulinarny Polski z własnym synem. Kacper jest tutaj obok z nami. Również wspiera tatę, a jednocześnie będzie miał okazję pewnie próbować menu, które jego ojciec stworzył w dniu dzisiejszym. W drużynie, Państwo przepraszam, ale mam wiatr. W drużynie mamy panią Malwinę Płoniewską, jest to nasza krajanka z Błoska Zdrój, pracuje w naszym hotelu. Pan Marian Sergiel, kucharz również z naszego hotelu Słoneczny Zdrój. Pani Magdalena Ronek, jest to blogerka kulinarna, blog Kuchenne Wariacje. Jak Państwo zauważyliście, specjalnie rozdzieliliśmy blogerów. Zrobi się bardziej wesoło i pewnie ostro w pewnych sytuacjach, bo teamy będą rywalizować między sobą, między innymi o jeden piec, który jest tu na samym środku. Andrzej Pawlas, jest to zastępca szefa kuchni hotelu Słoneczny Zdrój. I pan Kacper Bałazy, to już wspomniałem, najmłodszy uczestnik. Chyba nikogo nie pominąłem. Naszym executive chef dzisiejszego wieczoru jest pan Sebastian Szromu. Restauracja La Rosa z Oświęcimia. Jest to charyzmatyczny uczestnik trzeciej edycji Hell's Kitchen, słynnego programu, który Państwo pewnie znacie. Witamy, szef. Witam Państwa serdecznie. Piekielny ogród, dwie kuchnie, tak jak w programie, niebieska, czerwona, suszefowie. Ja akurat miałem ten zaszczyt pełnić funkcję głównego szefa kuchni, tak. No cóż, no mega przygoda, fajnie było się sprawdzić w takim, w ogóle w pięknej scenerii przede wszystkim. Na tak fajnych produktach pracować u Patryka, wszystko świeże. No po prostu dalej jeszcze jestem w szoku, tyle osób, tyle dań, petarda. Zaczęliśmy od przystawek, czyli dwa rodzaje tatara, wołowy, drugi składał się z śledzia i z tuńczyka świeżego. Do tego były gołąbki w małej formie z konsomme wędzonym. No długo by opowiadać, bo tego trochę było. Były dwa rodzaje zupy, zupy krem, trawa cytrynowa z kokosem oraz żółty burak. Dania główne przede wszystkim chyba największe wrażenie zrobiły. Przede wszystkim schabś dzika, jeleń, no, metoda sous vide, siedziały ładnych kilka godzin, na niskiej temperaturze, zapakowane próżniowo, do tego dodatki, no o. Kozi widzę dzisiaj, będzie popularne. Trzy razy tatar, raz ser kozi. Kolejny stolik, dwa razy tatar, dwa razy ser kozi. Trzy razy i pięć razy, składamy. Trzeci ostatni raz tak wolno mówię. Okej. Jesteśmy całym sercem za niebieskimi. Deser był wspólny dla jednej i dla drugiej drużyny. Były trzy rodzaje musów. Był mus mojito, mus z arbuza i rabarbaru oraz z jabłka i rokitnika. Do tego beza, kruszonka. Tak fajnie podany, taki chaos na talerzu. Nieład artystyczny, super, naprawdę.
było ciężko, ale tak naprawdę najważniejszy był gość, tak? I zrobiłbym wszystko, żeby te dania wychodziły takie, jakie miały być, w zamyśle, takie, które ułożyłem sobie to w głowie od jakiegoś czasu i no niestety nie ma tu podziału na lepszych, gorszych, jesteśmy kuchnią, jestem głównodowodzący, reszta pomaga i robi wszystko, co mogą, żeby te dania były perfekcyjne. Fajnie się z nimi współpracował naprawdę. Michał Bałazy, fantastycznie, że przyjechał Marcin, mój serdeczny przyjaciel z programu Helski Czyn. Dobra, jak tatary? 2 minuty i wyjazd. 2 minuty, tak? Tak. Prawda jest taka, że to było sporo osób i gdybym miał sam ogarnąć, no niestety miałbym bardzo ciężko, także fajnie, że mogłem liczyć na Marcina, pomógł. Super. To było 100 osób, każdy zjadł przystawkę, zupę, danie główne i deser. No czyli prosty rachunek, tak? No to jest 400 dań, no to jest naprawdę dużo. To w krótkim czasie, ładnie zaaranżowane talerze, no naprawdę to jest osiągnięcie, myślę. Wczoraj tak naprawdę spotkaliśmy się pierwszy raz. Całą noc pracowaliśmy, była przygotówka, żeby to wszystko dzisiaj, każdy listek, każdy kwiatek, który znajdzie się na talerzu, żeby był perfekcyjny. No i myślę, że się udało, no myślę, że się udało. 5. No 2 razy tatar i 2 razy ser, no. Ile? 2 minuty. Jest gotowy do wydania. Brawo chłopaki, drugi stolik poszedł, brawo. Karażacja talerza jest bardzo ważna i zajęła nam sporo czasu, naprawdę. Każdy miał jakiś pomysł, może łezka, może z ranta i tak naprawdę gdzieś każdy coś dodał od siebie i wreszcie przychodził zawsze ten moment, że mówiliśmy tak, mamy to. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny Patrykowi za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję wspólnie gotować, bo jest świetnym szefem kuchni. Do poprawy, zabieramy. To ona dla ciebie? 2 razy tata? 4 razy tata. Nie, dla mnie ósemka, ale czekam cały czas. 4 razy tata, czekam, może coś tam pomieszał. Zaraz, proszę. Bo serwisem tutaj u niebieski stoi i stygnie. Na pewno Patryk jeszcze nie jeden wieczorek tutaj zrobi, ponieważ widać, że jest też zapotrzebowanie na tego typu rozrywkę kulinarną. To teraz jest fajne, to jest w modzie i ludzie tego oczekują. Więc no cóż, jesteśmy od tego, żeby te zachcianki spełniać. Kiedy zadzwonił Patryk Kotarba, szef kuchni tutejszego hotelu, no przypuszczałem, że będzie na pewno wspaniała impreza. Muszę przyznać, że do ostatnich chwil byłem bardzo zestresowany z tego względu, że jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy. Live cooking dla tylu osób, to jest ponad 450 dań wychodzących z kuchni w czasie ponad 2 godzin, więc to jest naprawdę błyskawica. Bałem się o to, wiał wiatr. Więc bałem się o to, żeby nie było zwrotów, że dania są zimne. Natomiast na szczęście wszystko się udało, goście są bardzo zadowoleni, smakuje. I ja to robię naprawdę z sercem. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność w życiu. I ludzie to dostrzegają i przez to mnie też zapraszają. Ja bardzo lubię kontakt z ludźmi. Ja właśnie z tego względu zrezygnowałem ze stałej pracy w gastronomii, żeby z tych 4 ścian z zamknięcia wyjść do ludzi, porozmawiać, poopowiadać o tej kuchni. Dzielę się swoją wiedzą na moim vlogu kulinarnym kreatorsmaku.tv. Zapraszam. Kacper co prawda chce zostać strażakiem i to już tak ciągnie koło 5 lat, ale bardzo chętnie mi pomaga, zabieram go na eventy kulinarne, zabieram go na różnego rodzaju pokazy i on naprawdę bardzo chce. Czasami wręcz się denerwuje, że nie pozwala mu pewnych rzeczy robić, ale no w tej chwili jestem bardzo dumny z jego wiedzy i z jego umiejętności. 4 razy ser i 5 razy tatar, ile? Minuta wydajemy. Wołać serwis czy co? Wołać serwis do wydania. Tak? Tak. Serwis, stolik numer 1. W zasadzie potężnych trudności nie mieliśmy, jeśli chodzi o techniczne sprawy. Niestety przy deserach okazało się, że troszeczkę źle były przeliczone ilości kieliszków i brakło nam trochę tych kieliszków. Ale myślę, że goście nie zauważyli, bo szybko myliśmy. Padło. Coś jakby niekonwencjonalnie, ale bardzo świeży, bardzo na topie. No i tak freshowo, tak? Jest ciepło, więc tak. Jest pire z mango, pokrojone w kostkę i pire do tego jest dołożone.
same naturalne składniki, nie ma żadnych jakichś... Wykorzystujemy to, co ma warzywo bądź owoc najlepszego w sobie. Kolacja wypadła wyśmienicie. No, przybyli znamienici kucharze, szczególnie Sebastian Szeromów z La Rosy, Michał Bałazy, ambasador kulinarny Polski. Dużo wspaniałych kolegów, no i wspaniali goście. Coś pięknego, że przyjaźń, taka brać kucharska jest prawdziwa, jest to nieoszukane. Może nie ma jej dużo, ale są i dzięki temu ten wieczór się właśnie odbył, że moi koledzy, niektórzy przyjaciele przyjechali, wspomogli i wypadł nam świetny kulinarny wieczór. Wczoraj zła pogoda, dzisiaj rano jakiś wiatr duży, a tutaj przed samą kolacją piękne słońce, prawdziwie bezwiecznie, no rewelacja. W ekipę miejscową bardzo wierzyłem, aczkolwiek pomimo, że tego nie widać, ze względu na to, że człowiek pracuje troszkę lat w gastronomii, ale zawsze towarzyszą nerwy, zawsze jest jakaś doza niepewności, no i chęć sukcesu, że się uda wszystko. Na szczęście dzisiaj wszystko się udało. 10 zup? 10 zup i 4 przygotowywane są. Potem jeszcze 4. Przyjęte. Zostanie tylko zupka, tak? Sprawdźcie. Macie wszystko? No, myśmy przygotowali, co było czytane. 6 razy tata, raz ser kozi. 6 razy tata, raz ser kozi. Ostatni wloczek macie. Okej. Jeszcze jeden talerz. 6 tatarów. Już robimy. Co wam brakuje? Jeden tatar i ser. Takie wieczory trzeba kultywować, trzeba z tą naszą polską też gastronomią wychodzić do gości i pokazywać też różne kuchnie świata, tak? Nie tylko włoską, bo i kiedyś już mieliśmy okazję tu przygotować kuchnię brazylijską, bardzo ciekawą, więc trzeba poszerzyć horyzonty. Przede wszystkim kuchnia polska, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci na różne kuchnie i kuchnia włoską będzie następnym motywem przewodnim. Takie przygotowanie tego menu to niby jest łatwa, ale i bardzo trudna rzecz, ponieważ nie chodzi tylko o dobór odpowiednich składników, ale również o skomponowanie już całości na talerzu dania takiego, żeby było oryginalne, bogate w składniki odżywcze, żeby było smaczne, no i żeby wyglądało kolorowo i wykwintnie. Ale Patryku, słyszałem, że wynucicie piosenkę tam u siebie. Tak, tak. Time to say goodbye. Nie, 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 nie. Ty, Paparotti, bo maksymalnie, że się ona ci śpiewa. Już przyspieszam, już przyspieszam. Już może zawody pomylił, czy coś? Nie, wybacz. Najbardziej specjalnie się podziękować mojej żonie i dzieciom. Ponieważ to dzięki nim jest to, co jest teraz, i które mi dzieci, i żona, więc to im przede wszystkim dziękuję, ale oczywiście nie odbył się podziękowań dla mojego wspaniałego dyrektora. Współpraca jest wspaniała, jest rozwój w naszej firmie i to nie mogę tylko ja powiedzieć, mój cały zespół jest bardzo zadowolony. Największym wsparciem, no, zapomniałbym o naprawdę najważniejszym czynniku, bez którego impreza by się nie odbyła, to właśnie sprzęt gastronomiczny z firmy Roma Gastro. Tomek jest moim dobrym znajomym i po fajnych rozmowach nawet się nie wahał. Do dzisiaj nawet jak przyjechał jako gość, dopinał wszystko na ostatni guzik, żeby ten sprzęt, żeby wszystko działało, żeby to wyglądało profesjonalnie i spełniło nasze oczekiwania, no i oczekiwania gości. Ale szef wywołał dziewiątkę, musisz słuchać, co mówi szef. Nie, dziewięć stolik. Osób. Szef woła z stolika. Bo ja ich liczę. Jeden serwis tatarów, jeden... Nie interesuje nas serwis, my robimy, co mamy zamówione. Sześć tatarów, jeden ser i to macie ostatni wydajemy. Trzy minuty dajemy. Dobra, już podaję. W ostatnim momencie się w sumie dowiedziałem, że Szromo organizuje taką akcję jako gość specjalny. W ostatnim momencie zadzwonił, także gdzie Szromo, tam ja, gdzie zawsze zaprosi, tam zawsze będę. To samo działa w drugą stronę. Musiałem być, pomóc, także... Dla mnie to jest czysta przyjemność. Co to jest przejechać 600 km, żeby widzieć tyle uśmiechów gości, którym jedzenie smakuje. Co to jest, praktycznie z kucharzami też fajnie się dogadaliśmy. Fajnie te dania wydaliśmy, fajne pomysły na nie świeże mieliśmy, także naprawdę było warto. No powiedz mi, gdzie ty masz tutaj cztery zupy? Gdzie masz cztery zupy? Ty, jak ja ci dam cicho, to ty mi pracę zmienisz. Dobrze, szefie. No. Po 6-4 ty się zdecyduj! 6, kochanie moje! Daj mi wszystkie kratki, szefie, to ci dopiszę. Nic mi nie napiszesz, po kolei będziesz przychodziła po te zupy. Oj, tam szefie! A mówię poważnie. O. 4, co właśnie robicie? 2! Przyjęte, jeszcze 2! Przyszło mi było na nim. Dobrze, w Busku nie ma McDonalda.
praca jest pracą, wiadomo, po pracy jesteśmy kolegami, w pracy też, ale to jednak gdzieś ta praca. Każdy z nas, ja czy Sebastian, to co robimy, staramy się być najlepsi. Ciągle do przodu, ciągle lepsi, także to, że ja tutaj byłem, cieszę się, że pogotowałem, ale przyjechałem i chciałem to zrobić jak najlepiej. Było nas kilku od samego rana, gdzie praktycznie przygotowywaliśmy te potrawy, układaliśmy na talerzach, czy tak. Fajne jest to, jak to zrobiliśmy, że każdy z nas mógł coś włożyć w danie. Nie było tak, że robimy taki koniec, nie, a może to. Praktycznie dania układaliśmy od samego rana. Są naprawdę osoby, które coś osiągną swoją ciężką pracą, ale po co się wywyższać? No, są osoby, które naprawdę nie mają oparcia na szkole. Ja robię swoje, robię to samo, co robię codziennie. I tyle. Pasuje mu to mięso, które jest źle pokrojone. Dobra, już to zabieram. Wymianę. Kto kroił tatara? Do mnie! Chyba wszyscy tutaj i są obejrzycie to mięso. Kto kroił mięso na tatara? Co to? Mam ze schabowego z tego zrobić? Czy co? Steka. Już naprawiam. Raz tatara i osobiście zaniesiecie i przeprosicie klienta. Na kolanach pójdziemy. Zapraszam. To nie na piątce. Kogo mam przeprosić? Przepraszam. Ktoś zechce przyjąć, przeprosić. A to pan. Trzeba na takiego porządnego wyglądał. Najmocniej pana przepraszam za zaistniałą sytuację. No, cóż mogę powiedzieć? Jedynie mogę panu zaoferować poprawkę. Możesz pójść na zaszkolenia, też Michał. Też? Pan zapraszamy. I na koszt hotelu Słoneczny Zdrój Medical Spa zaproponować zabieg w naszym spa. Proszę uprzejmie, bardzo przepraszam, na wiesz. Od razu. Przeprosiny zostały przyjęte? Tak, jak najbardziej. Żebyśmy się za chwilę nie musieli zamienić, przyjacielu. To pożałuję. Już się boję. A jak widzicie państwo, szef jest bardzo skrupulatny. W tej chwili jest delikatnie podsmażony na maśle klarowanym, by uzyskać piękny kolor i wspaniały aromat. I zaserwujemy państwu go na kremie z bobu z dodatkiem sosu jagodowego. Czy ja was chcę znać? Ciepło spędzili to popołudnie. Zmuszony was dać. Dobra, my to najgorsza. Już jesteś! Serwis, stolik numer 10, 4 barbany. Proszę pana, befsztyk, który zrobiony jest wybornie, właściwie posiechany, a nie zmielony, zmiażdżony. Niebo w gębie. Brawo niebiescy. Sceptycznie podchodzę do różnych współczesnych programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, bo wiadomo, producentom zależy na zrobieniu show, na oglądalności. Natomiast to, co spotkało mnie dzisiaj w Busku Zdroju, w najlepszym w Polsce Spa and Wellness, przy restauracji Ponidzie, to zaproszenie do festiwalu smaków, do prawdziwej uczty duchowej i tej właśnie smakowej. Zostały pobudzone wszystkie moje zmysły i za to właśnie organizatorom wielka chwała. Chętnie wziąłem udział w tym przepięknym wydarzeniu z udziałem dwóch aktorów, jednego ze znanych i popularnych programów kulinarnych. Gdybym teraz 30 sekund wcześniej przekroił ten schab z dzika i wydał państwu na talerz, to dostalibyście talerz mokry i suche mięso. Także to 30 sekund naprawdę jest ważne. Jest idealnie soczysty. Dobra, najpierw 4 razy schab. Ty weź. Tutaj też masz zapisać. Dobra, zapiszę. Stolik numer 2. 7 zup. Okej, przyjęte. 7 zup szykujemy. 7 po talerzy proszę przynieść. Już.
Jaka przerwa jest przygotowana? No myśmy się przygotowali, tylko nam czerwoni podbierają, bo dzisiaj nie przygotowali. Pan egzorynator. Ogromne przedsięwzięcie, mnogość, dziesiątki potraw, przygotowano ponoć ponad 50 talerzy dla jednej ekipy, więc rzeczywiście wydarzenie ogromne i chwała wielkiemu ambasadorowi polskiej kuchni Michałowi Bałazemu wraz z synem, czyli godnym następcą sztuki kulinarnej, ale on to pięknie ujął, podsumowując, że dziękuję za zaproszenie tutaj w to piękne, urokliwe miejsce, ale chcę podkreślić, że to udział dużej grupy ludzi, czyli wszyscy, którzy tutaj za naszymi plecami w kuchni restauracji Ponidzie przygotowują potrawy na co dzień, dbają, aby tutaj rzeczywiście jadało się po królewsku i godnie. No jest nerwowo dzisiaj? Nie, jest nerwowo, jest codziennie, lubimy to. To jest codzienność? To jest codzienność gastronomii. Aż żywią. Fantastycznie. Szef, bardzo proszę. Nie, nie, nie. Uwielbiam się. Nie ma żadnego stopnia wysmażenia dzika, bo dzik jest specyficznym mięsem. Podajemy go właśnie metodą sous vide, który jest bardzo delikatny. I bo to jest metoda sous vide. Jeżeli byśmy podawali z grilla, to trzymamy dzika 2 minuty z jednej strony i z drugiej podamy takie ala medium i to nie ma. Zależy od gościa, który sobie życzy wysmażenie czy ten, ale dzika nie, raczej nie preferujemy wysokiej wysmażenia. Byliśmy wczoraj wieczorem, samego rana o 4 wyjeżdżaliśmy z hotelu na polowanie i polowaliśmy go i od razu rzuciliśmy go sous vide. Zaopatrzyliśmy się też w dużą butelkę żubrówki, żeby ten dzik był taki żubrowy. Gaspar na dzika proszę po troszeczkę pistacji mi rzucać. Są to moi przyjaciele, dlatego że to, co ja właśnie tłumaczę i przekładam na język współczesnej kuchni, odwołując się do naszego dziedzictwa, tutaj w tych potrawach zostało to pięknie pokazane. Odwołaliśmy, no przecież dziczyzna, prawda? Ale ryby. Dokładnie, to wszystko, ale z tymi wszystkimi ingrediencjami, z tą całą dekoracją w całości jadalną, no to właśnie naprawdę przyprawia człowieka o szaleństwo. No i przy takiej muzyce na koniec, gdzie możemy słuchać właśnie tenora, naprawdę jest to dzisiaj wieczór wyjątkowy i na pewno przejdzie on do historii tutaj dla tego miejsca. Naprawdę, to co na co dzień kryją tutaj te pomieszczenia kuchenne, tu są artyści. Tu każdy całym swoim sercem oddaje swoją wiedzę i miłość do gotowania po polsku i to, co jest nasze regionalne. Po wydaniu 400 talerzy ze strony naszej kuchni ogłaszam zwycięskim zespół Niebieski. Serdecznie gratuluję. Różnica nie była ogromna. Wyciągnęliśmy średnią ze wszystkich ankiet poszczególnych teamów. Różnica była dwupunktowa. Także gratuluję. 2 punkty średniej. Poszło! Jeszcze.